Dwa lata prostytucji, Q&A. Klient mnie obsrał. Live. Hej, dzisiaj robię Q&A z okazji 2 lat prostytucji. 2 lata z takimi moimi przerwami. W sumie to zaczynałem jak miałem jakieś 18 lat. Byłem wtedy raz jeszcze oglądaliśmy młodym szczeniakiem. Dobra, niektórzy Maxerek, klienci prosili mnie o dowód potem, osobisty, poczekaj. bo myśleli, że dokonują aktu pedofilii. Jestem na razie taką osiadłą prostytutką znajdującą się w Londynie, ale z tego względu, że już jestem nieco przeruchany z Londynu i dużo to klientów gdzieś nie ekskluzywny. jestem, bo już moje seks ogłoszenie jest nieco stare, ma ponad 2 lata, to chciałem być trochę bardziej taką podróżującą. Jak? Co? Londyn. Londyn. Liczba ludności 9 milionów. Wiedzą, większość w jakim on jest? Ja pierdzielę. Siedzisz na siedząco na grilla? Nie. Dobra, widzowie. Trzeba przychillować bombę. ...ją prostytutką, koczowniczą i lecieć na Lazurowe Wybrzeża, do Ameryki, oczywiście do Australii z moimi sugar daddies. W sumie to moimi byłymi sugar daddies, bo w sumie już ich chyba utraciłem. Ale zawsze mogę znaleźć kolejnych. W każdym razie moje plany związane z podróżą. Wygląda trochę jak męska od prostytutka? Interesująca opinia. Rozpoczął się koronawirus. Ja oczywiście nie zaszczepiłem, mówię o tym otwarcie od dosyć długiego czasu. Nie czy mam ochotę to oglądać? Czegoś, to moja pasja. Nie chcę spełnić zachciankę jakiegoś obleśnego, narcystycznego polityka. Z politykiem to ja się nigdy nie przespałem i nigdy bym tego nie zrobił. Jeszcze nie popadłem aż tak nisko, żeby się bzykać z politykami. Mogło się wydawać, że Londyn nie jest aż taki zły, chociaż Londyn to jest europejskie centrum prostytutek i tu jest bardzo dużo konkurencji, więc w sumie nie zarabia się aż tak dużo. Nie tylko centrum prostytucji, jest tutaj też cała masa narkomanów, alkoholików, złodziei. Wiecie, ile miałem klientów narkomanów? W ogóle portfel mi zajebali 3 razy, więc jakby normalne osoby nie mieszkają w Londynie. Londyn to jest miejsce bardziej dla osób, też myślałem, że jakiś Amsterdam będzie. Cześć, mam pytanie. Czy w swojej karierze męskiej prostytutki brałeś udział w jakimś trójkącie albo tak zwanym gangbangu? Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Tak, miałem dużo klientów, co chcieli trójkącik. W sumie to paru moich znajomych eskortów poznałem podczas trójkącika, bo to było tak, że był klient, który poszedł do łazienki, a ja zostałem ze drugim eskortem i była taka trochę dziwna cisza, więc ja zagadałem do tej osoby, później ta osoba do mnie zagadała. Trochę dziwne rozpoczęcie przyjaźni poprzez robienie trójkąta, ale działa. Najwięcej klientów... No poważnie o to pytał? No bo on sam się to nagrał, trójka, to pytanie. Ale zazwyczaj mam trójkąty najwięcej, więc nie mam gangbangów za bardzo. Mam pierwsze pytanie. Jak zaczęła się twoja historia z prostytucją? Rzuciłem szkołę, która mi się bardzo nie podobała, doprowadziła mnie do depresji. Miałem też oszczędności z YouTube'a, bo kiedyś nagrywałem kanał rysunkowy i zarobiłem jakieś 1000 funtów z reklam. I wykorzystałem te 1000 funtów, żeby kupić sobie bilet i wynająć pokój w Londynie. I też jakby nie za bardzo wiedziałem, co zrobić. Miałem w ogóle wtedy koleżankę jeszcze stripteaserkę. To jest tak, że ona pierwsza zaczęła ze stripteasem. Ja jej trochę zazdrościłem, że się nie bała w to wskoczyć, więc wiedziałem, że muszę też zacząć. Jak sobie wynająłem ten pokój, to od razu założyłem swoje seks ogłoszenia i od razu w to skoczyłem. Dlaczego ma taki głos? Ale nie ukrywam, ciężko byłem powiedzieć. Mega przestraszony na początku. Może i w bierze ogóle przed estrogen. Pierwszym klientem to się najebałem, wypiłem jakieś 0,5 litra wódki. Po paru klientach już było w miarę okej. Okay. I powiedziałbym, że to jest tak, że na początku jest ciężko, ale jak już to wskoczyłem, to się przyzwyczaiłem do tej pracy i... Znaczy pracy, nie wiem, czy to można nazwać pracą, bardziej stylu życia. Będąc tą aktywną, nie boisz się, że jeśli klient nie będzie się podobał, to nie będzie w stanie się podniecić. I Paulina została zaatakowana w komentarzu. A co cię to? Ja jestem aktywem dopiero niedawno zacząłem eksperymentować z tą moją nową, dominującą energią, bo wcześniej to byłem w sumie tylko pasywem. Niektórzy moi znajomi się ze mnie śmiali, że ciągle tylko daję dupy, ale to nie jest prawda, ja potrafię być aktywem, tylko musiałem się do tego przekonać, potrzebowałem trochę czasu nie na to. Ma, co cię i jak to? Na razie byłem aktywem tylko z klientami, którzy mi się podobają. I jak jest klient, który mi się podoba, jest relaks, jest wszystko ok, to nie ma problemu i mi normalnie staje. Ale jeżeli jakiś stary dziadek by chciał, żebym go przeruchał, to nie ma takiej mowy. Na samą myśl, ja myślę sobie, że muszę kogoś przeruchać, nie to mogę. Od razu mi staje. Jakby to jest może bardziej naturalne niż do mnie dupa. Co tu się dzieje w dupa?
Niezłe dymy. Dawanie dupy niezbyt naturalne. Czy klienci proszą cię czasem, abyś spuścił im się do ust? No, czasem mam takie pytania. W sensie, ja mam tak, że ja nie połykam spermy. Ja się wielu rzeczy nie robię, na przykład nie lubię robić rimmingu, czyli lizania dupy, nie robię czegoś takiego. Też nie lubię połykać spermy, to nie jest w ogóle w moim stylu, ale jeżeli czasem klient mnie poprosi, Czy żebym ma się do niego. monetyzację na YouTubie? Ciężko powiedzieć. Puścił do ust, to Pewnie tak robię, bo w ma sumie nie te mam z tym żółte dolary. problemu. Ale to się nie zdarza aż tak często. Zazwyczaj mam klientów takich, że poruchają i koniec, nie mają jakichś dziwnych fetyszy. Zazwyczaj. Dlaczego akurat wybrałeś Londyn, nie inne jakieś duże miasto jak. Dzięki, gołe pięty. To jest ten typ, co hejtował Jaglaka i go Jaglak napieprzył? Tak. I przez to, że go Jaglak nakamerował, to się do Londynu wyprowadził i daje dupy. No, życie nie oddaje. Manchester, A czyli gole Liverpool. pięty, Ja wcześniej sorki! odwiedzałem Londyn i wiedziałem, że w Londynie jest dobry transport publiczny i że mogę podróżować do klientów i w sumie to był powód. Obrzydliwe treści? Nie, ty nie rozumiesz. Na tym streamie oglądamy YouTube'a, żeby jakby zobaczyć, co się dzieje na świecie, bo my tylko siedzimy, gramy w gry, nic innego nie robimy, rozumiesz? Dlatego trzeba oglądać rzeczy, żeby dowiadywać się, co tam się na świecie znowu odpieprza. To jest okno na świat, ten pieprzony YouTube. I ja tego nie oglądam, bo ja to chcę oglądać, tylko ja to oglądam, bo chcę zobaczyć, co tam na świecie słychać, rozumiesz? Chłopie, w dupę, opanuj się. No dobrze, Mario, rozumiem, że ciebie nic nie interesuje. Kochanie w God of War pieprzone, ale nie musisz nic pisać. Dobra, Ulmot leci. W dupę Zaramoda nowego konkurs robię. Nie mogę. Dziękuję bardzo za suba. Wykrzyknik NMA w subie. PogChamp. Leci Ulmot. Wróci na God of War. I luj. Dzięki bardzo, SPX Seboz. Dzięki wielkie. Nidorski na moda? Ja go nie Numer widziałem dawno. jeden. I powód numer dwa jest taki, że wydawało mi się, że im większe miasto, tym więcej będę zarabiał i tym więcej będzie klientów. I to nie do końca tak jest, bo jak jest większe miasto, to jest też więcej konkurencji. Zadałeś te pytania. Największy utarg dzienny w ciągu 2 lat. 1500 funtów, czyli jakieś 7500 zł w jeden dzień. Czy przez okres 2 lat. Didorski to w dupę od strzelenia nie na moda. Prostytucji Nie no, Mario, nie przejmuj się, spotkałeś się Space z Lowa. narzekaniem ze strony, nie wiem, byłych klientów, czy też jakichś randomowych osób, które się do ciebie zgłaszały przez twoje seksowne Daje dupę przywilej. płci męskiej czy żeńskiej on? No jak, na co to jest za pytanie? No daje dupy, chłopie. Czego nie rozumiesz w tym słowie? On daje dupy. Ładują go w dupę. No rozumiesz, o co tu chodzi? To jak może baba go w dupę ładować? Czym? Chyba, że ty takim urządzeniem, ale to nie wiem, czy ma sens. No tak to on mówił przecież, że dziadek do niego przyjeżdża i go wali. I że on się brzydzi dziadka walić. No rozumiesz. Ale oczywiście on opowiada o GTRP, żeby nie było nic takiego. No. Wiesz co, ja miałem takie szczęście, że nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś mnie stalkował albo jakoś nękał i też moi znajomi, którzy zajmują się tym samym, też nie mieli tego problemu, tak mi się wydaje, ale Stemu na na pewno trzeba moda. uważać na takich klientów Dobrze, i Mr. Watson, ty jakby to też jest chętny na ryzykowna moda? praca, jest dużo rzeczy, To które się z mogą pójść nie Mariem tak, ale bijcie. też nie chcę żyć w takim ciągłym strachu i w jakiejś ciągłej panice, bo wtedy przestałbym żyć, jakbym co chwilę bał się, że coś mi się stanie, można paranoi dostać, czy Ale źle czekaj, wpływać o czemu? na takich klientów i jakby to jest ryzykowna praca, jest dużo rzeczy, które mogą pójść nie tak, ale też nie chcę żyć w takim ciągłym strachu i w jakiejś ciągłej panice, bo wtedy przestałbym żyć, jakbym co chwilę bał się, że. Nie no, jak on by się bał jakiegoś stalkingu. Chłop nagrywa filmy na YouTubie o tym, że daje dupę w Londynie. Po co oni go pytają, czy się boi, że się będą go śledzić? No chłopie, przecież on to w dupę nagrywa na YouTube, a vlogi z tego, jak go dziadek wali. Co oni takie durne pytania zadają? Coś mi się stanie, można paranoi dostać. Czy źle wpłynęło to na twoją psychikę? Więc jakby ja nie Byłem odczuwam. jego klientem, że to oglądam. Boże. Ja byłem u niego czelarnikiem, rozumiesz?
za bardzo jakichś skutków ubocznych na mojej psychice. Susy? W sensie jestem teraz szczęśliwszą osobą niż byłem 2 lata temu. Powiedziałbym, że teraz jestem w jednym z najbardziej szczęśliwych momentów w moim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie seksualne, to na pewno się pogorszyło, bo jeżeli się bzykam dosyć często i z jakimiś klientami, którzy mi się nie za bardzo podobają, to wiadomo, że podniecenie potrafi opaść i jest gorzej z libidem, ale to na pewno nie jest długotrwałe, bo miałem przerwę kilka miesięcy i moje podniecenie od razu wróciło i też jak widzę jakiegoś przystojnego chłopaka, to zazwyczaj potrafię się podniecić, więc są jakieś tam skutki. Jak byłem w Londynie, to na szczęście go nie widziałem, ale za to jacyś czarnoskórzy Afroamerykanie gonili jakiegoś handlarza narkotyków. Okej, ale to w GTA, mówisz cały czas o GTA, tak? No w GTA tam są handlarze, właśnie dlatego trzeba uważać na GTA, trzeba mieć mocne nerwy. Na pewno to nie jest zdrowe, ale to też zależy od osoby. To na pewno nie jest dla każdego, trzeba... No co ty pieprzysz, Kerim? ...w tym zawodzie. Nie wyrobię. I po prostu trzeba mieć predyspozycję. Następny do perma, Mario Kerim. Kto jeszcze ma bana dzisiaj dostać? Królicze znowu. Bo śmieci się wynoszą zaraz, same. Albo im pomogę. Kazet na modę i odstrzem wszystkich. Paris Hilton. Oczywiście taka tańsza ich podróbka, ale podoba mi się. Jest w miarę sexy. Ile razy dziennie potrafisz dojść? Mój rekord to może 5 razy, ale mój penis był już wtedy mega zmęczony i umierający. Czy miałem jakiś klienta, który był agresywny? Nie. Chociaż miałem klientów takich, którzy mnie trochę szarpali albo robili mi jakieś klapsy w tyłek mega bolesne, ale czasem się zdarza, ale bardzo rzadko. Lubisz swoją pracę? Lubię. Czasem. Bo to jest tak, że mam 10 klientów i 9 będzie fajnych, ale będzie ten jeden, który jest beznadziejny i ten jeden potrafi zepsuć mi dzień. Bo lubię elastyczność godzin, to, że mogę sam jakby decydować, czy chcę się z kimś spotkać, czy nie. Należy. Więc mam taką sorry, pomyłka. To mi się podoba. Ale są takie dni, że chcę zrezygnować i na pewno zrezygnuję za jakiś rok albo dwa. Czy boisz się, to czym się będzie zajmował? Być młody kiedyś? Nie boję się, że się zestarzeję, chociaż wolałbym nie. Ale jeżeli spojrzymy na przykład na zdjęcia... Lubi elastyczność, dlatego szybko srapebga. Paris Hilton, która już ma 40 lat albo 41, to cały czas wygląda mega seksownie, więc myślę, że ja też będę tak wyglądał na 40, więc nie ma się co bać, jeszcze przez następne 20 lat będę młodziutki. Średni rozmiar twoich klientów? Jakieś 15-16 cm. Powiedziałbym, że mój penis jest większy od większości osób, o czym nie wiedziałem kiedyś, ale miło wiedzieć. Najdziwniejsza rzecz, o którą prosił klient, o to, żebym go obszczał, chyba. Ciężko mi powiedzieć tak z głowy, bo dużo było takich dziwnych. Nie mogę, no czy nie co masz my problemu oglądamy? Z pierdzeniem po tylu analogach? O nasze pytanie. Nie mam problemu z pierdzeniem, wszystko jest okej z moimi zwieraczami. Chociaż, jeżeli robię na przykład lewatywę, to czasem potrafi woda wlecieć randomowo w ciągu dnia i potrafię na przykład zmoczyć gacie. Rzadko się to zdarza, ale się może zdarzyć. Czy wrócisz do porno? Wrócę. Ale jeszcze nie teraz. Nie o, to jego przyszłość. Ty masz jeszcze jakiegoś sugar daddy? Nie, porzucili mnie moi sugar daddies. Nie mam chyba żadnego. Chociaż mam kilku takich stałych klientów. Znaczy, wydaje mi się, że będę miał kolejnego, takiego, który mi będzie płacił za mieszkanie, ale ogólnie to muszę sobie znaleźć nowych sugar daddies, bo jestem po prostu stary, przeruchany i mnie porzucili. Zapraszam do zaobserwowania mnie kamerek. Na Instagramie Maksym Wołczyk albo na Snapchacie. Mówię o tym dlatego, że nie mogę tego wkleić, bo edytuję na pieprzonym tablecie, bo mój MacBook ma za mało pamięci, ciągle wskakuje za mało pamięci, więc muszę kupić nowego MacBooka. No i 7,5 zł dziennie nie oddaję. Niezła praca. Z pasji to robi widzowie, czy dla pieniędzy? Jak myślicie? Mama musi być dumna z niego, patrząc, że daje dupy w Londynie. Masz rację, jakby dawał w Zgierzu, to pewnie byłaby zła. Masz rację, widzę. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!